jestem tu po to, aby zwrócić uwagę, co się dzieje, do mikrofonu, na bezradność naszej gminy. Przede wszystkim. Chodzi mi tutaj o to, wysłuchując społeczność wszędzie w naszej gminie, czego nie robią radni. Co w ich okręgach wyborczych powinno to się słyszeć i podnosić na sesję. Tu nawet ten strajk był w zasadzie też niepotrzebny, ale wydarzenie poszło w eter. Jakie jest, takie jest. Ja wiedząc o tym, że nie będzie restrukturyzacji. Wiedziałem, to już dobrze, bo gmina na tym jest. Wobec czego, panie Jaskulski, muszę powiedzieć, że mam bardzo zawiedzioną opinię, że pan jako oświatowy człowiek źle traktuje dzieci. On sobie przypomni, we wtorek. Córka chora poszła do pana się pytać, dlaczego gimnazjalistki jedzie autobus w naszym kierunku. Ale do tematu proszę. Ale to nie o problemach córki. Ja tego przywrócę. Jak pan Jaskulski powiedział, bardzo niedobrze, że dziecko zawiedzione, rozczarowane, że człowiek piastujący taką pizzę tak się odnosi. Bardzo mi przykro. Powinno to pana nauczyć, że trzeba dla dzieci, a w szczególności taką placówką się kieruje, mieć szczególną uwagę, a nie manię wyższości. To pan niech se weźmie do serca. Szanowni państwo, wobec powyższych faktów zmuszony jestem poinformować tutaj publicznie. Powiedzmy w społeczeństwie, zmuszony jestem odczytać państwu list otwarty do Rady Miasta i Gminy Kcynia, burmistrza, wojewody kujawsko-pomorskiego oraz ministra edukacji narodowej i ministra gospodarki. Czytam treść. Szanowni państwo, zwracając się do was niniejszym listem, prosimy o pomoc merytoryczną i prawną z zakresu działania samorządu terytorialnego naszej gminy Kcynia. Nie do przyjęcia przez naszą społeczność jest nadmierne zadłużanie gminy, co jest wskaźnikiem przeliczeniu na jednego mieszkańca niedopuszczalne. Ponadto zero inwestycji w regionie, brak zatrudnienia, życie w ubóstwie wielu ludzi, brak firm w regionie i stanowisk pracy, brak tworzenia konjunktury rozwojowej w formie małej i dużej przedsiębiorczości. Niezgodne obliczenie deficytu budżetu gminy Kcynia oznacza, że Regionalna Izba Obrachunkowa, opracowując budżet gminy w oparciu o przychody, nie wzięła pod uwagę faktycznego stanu gospodarczego na czas bieżący, zapaści budżetu. Gmina Kcynia stała się ogniwem niewypłacalności, na którym będą cierpieć nasi drobni przedsiębiorcy, sklepikarze, rolnicy, a przede wszystkim strefa podatników najuboższych, bo nigdy nie ucierpi strefa budżetowa. Nie ma możliwości rozwojowej przez ratusz, gminę i jej urzędników. Brak aparatu promocji pozyskiwania inwestorów, chociażby to formy wiatrowe, przewozy regionalne, przetwórstwo, eksploatacji kruszywa i kopalnicy. Gmina Kcynia jest specyficznym regionem. Jest ona oparta na koniunkturze rolnej w całej rozciągłości, co jest głównym motorem funkcjonowania i utrzymania gminy. Świadczy to, iż podatnicy, rolnicy i drobni przedsiębiorcy płacą należności do budżetu gminy, a radni roztrwaniają i zadłużają bez przyzwolenia obywateli. Bez kuracji. Doprowadza to do ciężkiego, do tego, że ciężko pracujący człowiek zatrudniony fizycznie otrzymuje wynagrodzenie najwyżej 1200 zł. Natomiast w sferze umysłowej od 4 do 11 tysięcy. Taka jest rzeczywista prawda. Miesięcznie za minimalny zakres obowiązków. Są też sfery społeczne, których dochód netto sięga od 400 do 600 zł na rodzinę. Myślimy, naszym zdaniem musimy ponosić konsekwencje za elity władzy, które traktują nas za gatunek podludzi.
To są mocne słowa. Ale to jest tak. To, co widzę na co dzień. I tego się nie da ukryć. Naszym najgorszym aspektem były ostatnie wydarzenia naszej społeczności, a mianowicie reorganizacja szkolnictwa, która nie jest akceptowana przez nas jako rodziców, a w szczególności przez młodzież szkolną. Dobrze funkcjonujące szkoły są z woli likwidowania, żeby szukać oszczędności. Oznacza to, że gminni organizatorzy z ratusza oświatowego i innych referatów chcą żerować na subwencjach oświatowych naszych dzieci, co wpływa na niekorzystną sytuację naszej gminy. Szanowni Państwo, bo na zebraniach tych o reformie oświaty padały, że zadłużona gmina, bo też tu jest to ujęte. Proszę odczytać, nie komentować. Ale odczytać, proszę nie komentować. Ja bym to wpływa na niekorzystną sytuację naszej gminy. Widząc taki stan rzeczy, mówimy stanowcze nie reorganizacji szkolnictwa naszego. Mydląc oczy i słów zadłużeniem gminy doprowadzają do zniszczenia naszych chcińskich oświaty. A to nie dzieci zadłużyły gminy, tylko rządzący swoimi decyzjami. Szanowni Państwo, naszym zdaniem jako obywateli miasta i gminy władze zwierzchnie powinni przychylić się do naszej prośby i rozstrzygnąć dylemat, by nie doszło do zapaści płynności finansowej i rozwoju gospodarczego. Powołując się na powyższe fakty, prosimy o zarządzenie stanu kryzysowego naszej gminy przez skierowanie komisarza na gminę, a jeszcze prostszym rozwiązaniem jest, by włączono system rozwojowy, by bogatsze gminy obciążyć tak zwanym podatkiem gospodarczym nad produkcją. To jest Janosikowy. Jak sobie poradzono wojewódzkie? Jeszcze są trzy pytania. Tylko pytania. Panie przewodniczący. Pytanie. I prosiłbym, żebyście publicznie Państwo radni. Cały zawód. Odpowiedzieli. Powiem, co mnie przyjemne. Co byście zrobiono, gdyby żadna złotówka nie wpłynęła do budżetu? Drugie pytanie. Jaką reakcję podejmie zarząd, skoro nie będzie wynagrodzenia? I teraz najważniejsze pytanie. Jaką postawę przyjmiecie, gdy zablokuje się wam wejścia do budynku, w których żądacie od nas płatności, tak zwanego? Proszę się zastanowić, komu należy się służebna? Komu ma służyć instytucja samorządowa? Związkom przynależności organizacyjnej? Partnerskim? Kumoterskim? A społeczności lokalnych i obywateli i społeczeństwu zapomniano? Głównemu motorowi utrzymania ratuszu. Dobrze. Dziękuję bardzo. To ja jeszcze proszę przeczytać, kto do nas kieruje ten list otwarty, bo ja nie wiem, kto, czy to pan, czy to grupa społeczeństwa, bo bardzo nas to interesuje, kto w taki sposób, jaki pan przedstawił, chce komisarza wprowadzić, chce nam przedstawić funkcjonowanie gminy. Niniejsze pismo przekazuję panu przewodniczącemu. To podpisałem ja osobiście. Mieszkańcy gminy Chcenie i Kupiszta-Okrawy. Dziękuję. Wysłuchują obywateli podjąć się tej ryzykowej decyzji. Prawdę, która powinna zaistnieć, wam tutaj publicznie odczytała. Dobrze. To jest to, czego nie chcecie słyszeć, a ja słyszę. Dziękuję bardzo za... Dziękuję panu Pisztalowi za tak ogromną troskę o naszą gminę i wszechstronną wypowiedź. Wysoka Rado, ja myślę, że od przyszłej sesji ustalamy, bo faktycznie mamy statutowo 3 minuty na wypowiedź. I ta 3-minutowa wypowiedź ogłaszam dzisiaj wszystkim. To media przekazują, wszyscy mogą się to wiedzieć u pana końca, że mamy 3 minuty i będzie to respektowane i przestrzegane. Po prostu ja do tej pory wykazywałem się ogromną cierpliwością i Wysoka Rada i cała publika tutaj, żeby wysłuchiwać tak obszerne wypowiedzi. W ten czas najwyżej taką wypowiedź trzeba podzielić na 3 czy 4 i będziemy kilka sesji uczestniczyli w tym problemie.
Rada wyraża zgodę na wrócenie do standardów zapisanych w statucie. To jest ustawowe. Rozumiem, że tak. Tak jest ustawowe. Dobrze. Więc ostatni raz słuchaliśmy takich długich wypowiedzi i proszę się nie dziwić, jeżeli będę urywał. Nie mam takiej możliwości, jak chcę mnie wyłączyć mikrofon i po prostu nie słuchamy, ale to będę ogłaszał przerwę coś takiego. No. Dziękuję bardzo Państwu. W ten oto sposób może jeszcze.